Dziewczyny, jest poranek. U mnie takie nagrywanie z doskoku. Bo oczywiście, jak zwykle, z tym czasem nie jest ciekawie. Ale chciałam Wam pokazać, na jakim etapie jestem moich projektów. Kawka poranna. A więc tak, myślałam, że skończę Marysi sweterek na Dzień Dziecka. Niestety nie udało mi się go skończyć. Ale trudno, no po prostu tak jest, jest sporo też innych projektów, innych planów, innych działań, więc mimo tego, że się starałam, to nie udało mi się, ale już tutaj kończę korpus, zaczynam ściągacz i zostaną mi rękawki. Natomiast jeśli chodzi o Rick Morty, to jak wiecie, ja robię tę bluzeczkę, mówiłam już, gładką. Rękawki mam tylko w koniczynki i tutaj sobie liczę rzędy, które przerabiam i przyglądam się tej mojej pracy, ponieważ rzeczywiście bardzo ważne jest to napięcie nitki. Zobaczcie, tutaj widać, że coś było nie tak. To napięcie nitki, odpowiednie trzymanie i przerabianie oczek prawych. Staram się zwracać na to uwagę. Nie zawsze mi wychodzi. Momentami jest naprawdę super idealnie. I w tym filmiku właśnie pokażę Wam, o co chodzi. Bo w tamtym już miałam to zrobić. Ale myślę, że większość z Was wie, bo dziewczyny to już pokazywały. Ja może pokażę, jak ja przerabiam oczka i jakie ja robiłam błędy. I chciałabym właśnie, żeby nad tym podczas tej bluzeczki po prostu popracować. I teraz tak, te dwa projekty wykonuję moimi ulubionymi drutami. Te to są Chiago trójki. Dlaczego ja te druty tak bardzo lubię? Ja Wam pokażę te mniejsze. To są moje ulubione druty metalowe. Próbowałam też innych i zostaję przy tych. Żyłka jest rewelacyjna, ponieważ ona się na pewno nie będzie odkształcała, jest taka solidna. Odpowiada mi też ta stal chirurgiczna, którą się przerabia. No w ogóle druty najlepsze metalowe, jakie, na jakich pracowałam, a miałam ich ostatnio kilka, dlatego pozostałe wrzucę do takiej paczki, którą chciałam przygotować właśnie do wysyłki komuś, może komuś się przydadzą tamte druty, dlatego że chciałabym zrobić porządki też w swoich akcesoriach, nie chcę się po prostu tym zasypać, że tak powiem. I drugie, na razie moje ulubione druty bambusowe to są druty Cinit, ale dzisiaj, może nie dzisiaj, może jutro raczej, dotrą do mnie druty Lantern Moon, ale pojedyncze, dlatego że stwierdziłam, że zestawu nie będę kupowała i zobaczę sobie, które druty z tych drewnianych będą mi bardziej odpowiadały. Na razie póki co mam trójki Cinit i do nich trzy żyłki i z Lantern Moona zamówiłam trójki króciutkie, bo potrzebuję krótkich drutów, dlatego że nie cierpię tej metody Magic Loop. Po prostu naciągają mi się oczka. Nie lubię tej metody. Wiem, że są zwolenniczki i przeciwniczki. Kupiłam druty krótkie, żeby unikać tej metody i żyłki 30 cm. No i zobaczymy, będzie takie porównanie, które druty bardziej mi odpowiadają. A póki co chowam te robótki i w tym tygodniu nie będę miała czasu na dzierganie.
Robię sobie detoks od dziergania, ale do soboty, ponieważ w sobotę spotykamy się z dziewczynami na dniu, kiedy kiedy dziergamy w miejscach publicznych, więc będzie okazja, żeby przerobić tam. Myślę, że wezmę tą bluzeczkę, bo tutaj są tylko oczka prawe. Jeszcze mam chustę na drutach. No i w planach to w ogóle już kilka projektów, ale nie dokładam nic, bo chcę po prostu robić to, co mam tam w głowie i w kalendarzu. Zapisałam sobie, na jakich projektach się skupiam, żeby tego też nie było jak najwięcej. Na razie nic innego nie zaczynam, tylko kończę te dwa projekty i kończę sobie powolutku chustę, tak żeby nic nie było na drutach, żebym skupiła się nad jednym projektem. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, co teraz przerabiacie. Miałam odłożyć w ogóle, słuchajcie, robótki w tym tygodniu, no ale parę rzędów sobie zrobię, Rick Morty. Jak wiecie, już to chyba mówiłam, nie wiem, który raz, że u mnie jest gładka, rękawki ma w koniczynki. I pokażę Wam, jak ja błędnie przerabiałam oczka prawe. W ogóle źle okręcałam tę nitkę, dlatego że okręcałam ją tak, a powinna być okręcana tak, drugą stronę, żeby tutaj, o, tak nam przechodziłam. Poza tym, słuchajcie, nie dbałam i nie dbam cały czas, zapominam o naprężeniu tej nitki i ja nie przytrzymywałam, wydaje mi się, tak bardzo tego oczka, jak przerabiałam, to tutaj nie trzymałam palca. Ja raczej przerabiałam w ten sposób, że tutaj trzymałam palec i puszczałam to oczko. Ale przy takim szybszym przerabianiu nie wiadomo, czy jednak lekko gdzieś tam nie przytrzymywałam tego oczka. I teraz o wiele wygodniej w sumie dzierga mi się tak, bo już się przyzwyczaiłam do tego, że ja sobie tutaj właśnie ten palec kładę, czyli dalej i przerabiam sobie właśnie, może tutaj sobie źle złapałam, niewygodnie mi jeszcze raz, przesunę sobie te oczka, czyli tak i tak, tak i dopiero sobie gdzieś tutaj przytrzymuję, ale tu puszczam. Tak i tak. Tutaj w zwolnionym tempie Wam pokazuję. Dziergam troszkę szybciej, chociaż też nie wiadomo jak szybko. Ale właśnie to później powoduje, że tu mamy wszystko równo. Tu jest jakieś łączenie nitki. Że tu mamy właśnie wszystko równo, a nie robią nam się takie przerwy, widzicie, na lewej stronie. Tutaj na przykład miałam złe naprężenie nitki i teraz będę się już starała, żeby naprawdę to. O, tutaj na przykład jest ładny chyba fragment, bo wszystko jest w porządku, żeby przyglądać się tej mojej robótce, jak ją przerabiam i żeby te oczka były takie właśnie równiutkie. No i tego się właśnie nauczyłam u pani Magdaleny, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, że zwróciła uwagę na taką niby prostą sprawę. I dziewczyny, które zaczynają dziergać, to powinno się przede wszystkim zacząć uczyć właśnie odpowiednio trzymać druty i odpowiednio przerabiać oczka. Ja na to nie zwracałam uwagi. Ja w ogóle, dziewczyny, cieszę się, że jak się zaczęłam uczyć dziergać, to dziergałam w taki sposób kontynentalny, ale ja to robiłam na grubej włóczce i robiłam to w ten sposób, że trzymałam tutaj nitkę, wbijałam się tutaj. Słuchajcie, okręcałam tutaj tę nitkę i dopiero przechodziłam tutaj, tak? Sobie potem poprawię to oczko, bo ono będzie w tej chwili za luźne. Natomiast nauczyłam się dziergać metodą kontynentalną, bo widzę, że dzieci u mnie w szkole też dziergają tą wschodnią metodą, czyli się tutaj, gdzie z tyłu wbijają i wtedy
i wtedy dziergają, ale to przy niektórych projektach jest niewskazane, bo z tego co słyszałam, dziewczyny mówiły, że wtedy wychodzą jakieś oczka przekręcone. No ja nie mam tego problemu, bo od początku uczyłam się przerabiać metodą kontynentalną i tylko taką, taką metodą przerabiam, czyli tu się wbijam, a nie tu gdzieś z tyłu, tak? Tutaj po prostu zawsze. Dajcie znać proszę, jak to u Was jest, czy zwracacie uwagę na poprawność tych Waszych oczek, bo ja sobie właśnie postanowiłam, że u mnie musi być teraz naprawdę coraz lepiej, perfekcyjnie pod tym względem. Dziewczyny, teraz przed chwilą byłam po nabiał, taki naturalny, i dostałam od pani, która właśnie dostarcza mi nabiał, podpłomyka. I wczoraj akurat z moimi dziećmi miałam finał takiego projektu, który realizowałam o Słowianach. Świetnie nam ten projekt wyszedł, tak się cieszę, taka jestem zadowolona, ale przede wszystkim cieszą się dzieci, bo naprawdę im się podobało. I też analizowaliśmy kuchnię Słowian. No i tak właśnie dzisiaj się śmieję, że pani, która dała mi podpłomyka, wstrzeliła się w klimaty, w których ostatnio jestem. Czyli takie słowiańskie zaraz sobie zrobię z masełkiem i zjemy z Marysią. Tak, Marysiu? Zachęcam Was do tego, żebyście sobie zrobiły coś dobrego do picia. Ja dzisiaj mam kawkę ze spienionym mleczkiem. Odkąd kupiłam sobie, słuchajcie, taki ekspres do kawy, gdzie mogę sobie sama wyrównać temperaturę, sama zdecydować, jak chcę zmienić swoje ziarna, to nigdzie kawa mi tak nie smakuje jak w domu. Także bardzo, bardzo cieszę się z tego ekspresu, który wybrałam, a początkowo myślałam, że nie dam sobie po prostu rady z tym, żeby to wszystko opanować, bo jednak zajęło to troszkę czasu, ale warto było. Teraz mam kawę taką, jak lubię, a ja lubię kawę gorącą i jak pójdę sobie gdzieś zamówić kawę latte, to wydaje mi się, że ta kawa jest po prostu dla mnie za zimna, a ta jest idealna. Ja mam kawkę w takim kubku, w kubku słowiańskim, i dzisiaj właśnie na tematy słowiańskie troszeczkę chciałam z Wami porozmawiać, a właściwie powiedzieć Wam o tym, co ostatnio niesamowicie mnie pochłonęło, ale też opowiem Wam o spotkaniu dziewiarskim w Kielcach w ramach Światowego Dnia Publicznego Dziergania. Pokażę Wam też, co mam na drutach, co u mnie się dzieje, jeśli chodzi o dzierganie na drutach, a ostatnio, przyznam się szczerze, że niewiele. Powiem Wam też o ekskluzywnych drutach, które niestety złamałam, i to bardzo szybko, ale cieszę się z tego, że nie zamówiłam sobie zestawu tych drutów, tylko druty pojedyncze, żeby je sobie wypróbować, i że ta moja strategia jest bardzo dobra, bo nie wszystko dla wszystkich. Także troszkę mam Wam do pokazania, do powiedzenia, więc zapraszam do dalszej części materiału. I zacznę od tematów słowiańskich. Dziewczyny, chyba zaczęło się od tego, to mnie zainspirowało, bo ja tematami słowiańskimi się już od jakiegoś czasu interesowałam, ale artykuł, który Wam chyba już kiedyś pokazywałam w naszym Geographic z listopada, zainspirował mnie do tego, żeby krok po kroku ruszyć z projektem z moimi dziećmi właśnie na temat Słowian. I nie sądziłam, słuchajcie, że mnie to tak pochłonie i że taki będzie tego efekt. Tak, jestem po prostu z tego projektu zadowolona. Nie będę Wam opowiadać szczegółów oczywiście, bo to nie jest vlog na ten temat, ale podlinkuję Wam na dole filmik, który zmontowaliśmy z moimi dziećmi. Tutaj jakaś mucha mi lata, no po prostu, słuchajcie, ja co pozbędę się much, to mój mąż pootwiera drzwi i zawsze tak coś wpadnie. Także mamy tutaj taką koleżankę na gapę. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. No i słuchajcie, podlinkuję Wam na dole filmik, który zmontowaliśmy z moimi dziećmi w ramach tego słowiańskiego projektu.
I cieszę się niesamowicie, że dzieci są tak zadowolone z tego projektu. To raz, to jest największa wartość tego wszystkiego, tego mojego działania, ale że też są zadowoleni rodzice. No i ja też dzięki temu projektowi sama się rozwinęłam, rozwijam, więc jest to ogromna wartość, właśnie metoda projektów w szkolnictwie dla wszystkich, myślę, aczkolwiek. Nie jest to taka prosta sprawa i wymaga wiele, wiele pracy tak naprawdę. Także zostawiam link w opisie i zajrzyjcie sobie, bo może czegoś się też nauczycie i dowiecie, bo jeżeli tak jak ja pamiętacie lekcje historii ze szkoły podstawowej czy też ze szkoły średniej, to o Słowianach mówiło się niewiele, a to przecież nasi przodkowie. Dodam tylko tyle, że mnie bardziej interesuje w historii Słowian życie codzienne niż mitologia, a zwłaszcza życie codzienne kobiet, i dzięki temu projektowi poczytałam coś więcej i może od razu polecę Wam książki Aleksandry Seligi. Ja byłam na spotkaniu autorskim właśnie Aleksandry Seligi. To jest tom drugi. Pierwszy odsłuchałam, ponieważ nie miałam czasu na czytanie, także odsłuchałam sobie audiobooka, ale jestem bardzo ciekawa drugiego szczególnie tomu, ponieważ tutaj będą opisywane sytuacje, chyba się będę musiała pozbyć tej naszej koleżanki, sytuacje związane, przepraszam Was na moment. I druga część jest dla mnie tym bardziej interesująca, bo tu będzie opisane życie codzienne mnichów na Świętym Krzyżu. I z tego co wyczytałam, z tego jakie znalazłam informacje, ponieważ Aleksandra Seliga jest wykładowczynią na Uniwersytecie Łódzkim Filologii Polskiej, to ona przed pisaniem książek też przeczytała bardzo dużo takich wiarygodnych źródeł i między innymi pracę, którą ja gdzieś tam pamiętam z okresu studiów, bo jak wiecie, też jestem historykiem. Pamiętam pracę na temat życia w ogóle mnichów w okresie, który opisuję w tej książce. Także jestem ciekawa szczególnie tej drugiej części i na pewno sobie ją przeczytam teraz przez urlop, na który czekam z utęsknieniem, aczkolwiek lista, słuchajcie, taka do zrobienia jeszcze różnych rzeczy właśnie w okresie urlopu. Między innymi będę prowadziła dla dzieci w centrum turystyki w Bielinach warsztaty robienia motanek. Z czego się ogromnie cieszę i na te motanki mam jeszcze inny pomysł w związku z dziwiarkami, ale nie, tego nie będę może zdradzać. No i tak, mam też kubeczek właśnie od Aleksandry i też taką koszulkę wygrałam właśnie podczas tego spotkania autorskiego. Tutaj dwie Słowianki, tu Veles, czyli Bóg między innymi magii, wróżbiarstwa, bogactwa, w jakiego wierzono właśnie w czasach słowiańskich. I a propos tego, co to ma w ogóle wspólnego z dziewiarstwem, ja sobie tak pomyślałam, że może spotkanie wakacyjne udałoby się zorganizować właśnie w osadzie średniowiecznej, gdzie miał miejsce finał mojego projektu słowiańskiego, ponieważ tam byłyby świetne warunki. Na dodatek mam bardzo dobry kontakt z menadżerem tamtego miejsca, Kasią, która też lubi właśnie takie klimaty słowiańskie. I pomyślałam sobie, że można by było tam zorganizować dzierganie na trawie niedaleko tych chat. To są chaty rekonstrukcyjne bodajże z XI wieku z Polski, XI-XII wieku. Bardzo klimatyczne miejsce, a na dodatek na miejscu miałybyśmy również karczmę dobrego smaku, gdzie można zjeść regionalną, pyszną zupę, świętokrzyską zalewajkę. Serwują bardzo dobrą kawę, ciasto, także super miejsce.
No i pomyślałam właśnie, że może byśmy zrobiły też razem motanki. Zobaczymy, jak czas nam na to pozwoli. A wiem, że sporo z Was czeka, również te osoby, które są z województwa świętokrzyskiego, ale nie mieszkają tutaj teraz, a chciałyby przyjechać. Czeka na takie spotkanie, więc pozwiedzałobyśmy również osadę. To nam dużo czasu nie zajmie. Tam są też przesympatyczni ludzie, którzy nas troszeczkę po tych chatach poprowadzają. Między innymi dziewczyny, które tkają, które szydełkują, bo tam też jest chata właśnie, gdzie pokazane są takie sytuacje, gdzie kobiety wyrabiały sobie różne materiały, no bo przecież wtedy fabryk, prawda, sklepów nie było. Także myślę, że ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że się dziewczynom spodoba. Teraz to one przyjadą w mojej strony. Poza tym warto, bo mamy tutaj u siebie przepięknie. Warto odwiedzić nasze strony. I teraz ja nie pojadę do Kielca, dziewczyny przyjadą do mnie. Zazwyczaj każda jest mobilna, także myślę, że to nie będzie problemu. A to nie jest też miejsce bardzo oddalone od Kielc, bo jedynie około 40 km. No to teraz przejdę płynnie do naszego spotkania dziewiarskiego w Kielcach, które jak zwykle było udane i myślę, że i ja i dziewczyny jesteśmy zadowolone z tego, że mamy taką możliwość się tutaj też u nas spotkać. Jest nas coraz więcej, bo grono nam się poszerzyło o kilka osób. I ja jestem zdziwiona tym, jak różnorodne profesje, zawody wykonujemy, bo na przykład mamy dziewczynę, która grała na skrzypcach w filharmonii, która dowiedziała się o naszych spotkaniach właśnie z mojego kanału, dlatego wiem, że on jest też potrzebny i że ważne jest, co tu robię, bo miałam przez pewien czas taki kryzys w związku z tym, że moje umiejętności, słuchajcie, nie są nie wiadomo jakie, ale myślę, że taki kanał też jest właśnie potrzebny, jest po coś. I mamy dziewczyny, które są inżynierkami, projektantkami budownictwa. W ogóle, słuchajcie, takie profesje, że ja jestem zdziwiona, zaskoczona i szczęśliwa, że my jesteśmy tak różnorodne, że łączy nas tak wspaniała pasja, że jak się spotykamy, to no, rozmawia nam się, jakbyśmy się znały od wielu, wielu lat. Także oczywiście spotkanie jak najbardziej udane. Pozdrawiam Was dziewczyny wszystkie serdecznie i dziękuję Wam za ten wspaniały czas, kiedy można było się trochę zresetować, odpocząć od takich spraw codziennych, wypić pyszną kawkę, zjeść coś dobrego, bo miejsce było też piękne i to, co serwowano, wyśmienite. Także myślałyśmy, ja przynajmniej myślałam, że może wyjdziemy gdzieś do parku na trawę, ale tak nam się dobrze rozmawiało, piło tę kawkę, że myśmy się stamtąd w ogóle nie ruszyły, słuchajcie. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Przede wszystkim dziękujemy Elizie ze sklepu Motek. To jest dziewczyna, która ma fantastyczny sklep internetowy w naszym regionie. Jak sobie przejrzałam ostatnio jej asortyment, to stwierdziłam, wow, Eliza przywiozła nam kaszmir z Cardiffa i mogłyśmy sobie zobaczyć kolory na żywo, dotknąć tej wełny. Eliza zadziwiła mnie też informacją, że ma w swojej ofercie miedziane druty i ja na pewno sobie takie druty zamówię, bo jak tylko usłyszałam, że są miedziane, wiemy, jakie miedź ma wspaniałe właściwości, to ja bym chciała wypróbować. Także super, że mamy właśnie taką dziewczynę, która tutaj działa w tym kierunku i najprawdopodobniej w przyszłości też może zorganizuje nam jakieś warsztaty u siebie, także cieszymy się bardzo, bardzo z tego. Jeszcze słuchajcie, o, teraz mi się przypomniało, myślałyśmy też o targach, przecież my jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o hale targowe i targi Kielce po Poznaniu, a nie ma u nas targów dziewiarskich. I jak się okazało, mój mąż w tym samym czasie, kiedy ja miałam to spotkanie dziewiarskie, odbywał spotkanie biznesowe na targach Kielce i przecież my znamy przesympatycznego człowieka, który jest jednym z organizatorów targów Kielce i jeszcze na dodatek
Jak się okazało, mąż właśnie rozmawiał o tym, że ja jestem na dziewiarskim spotkaniu, bo zawsze na takich spotkaniach corocznych byłam z nim, a Marcin, bo tak ma na imię ten nasz znajomy właśnie z targu w Kielce, powiedział, że dzierga również jego teściowa i jego żona. Muszę koniecznie do niego zadzwonić, żeby te wspaniałe pewnie również kobiety dołączyły do nas. No i mamy też taką osobę, która właśnie zajmuje się organizacją targów w Kielce, więc może w przyszłości też targi byłyby u nas, aczkolwiek mam gdzieś tam z tyłu głowy to, że tych targów jest jednak w Polsce bardzo, bardzo dużo. No nie wiem, taki temat na przyszłość, ale czemu nie? Może warto się bliżej temu przyjrzeć i takie super wydarzenie też u nas zorganizować, bo targi robią na mnie naprawdę ogromne, ogromne wrażenie i rzeczywiście warto na nich być. I teraz dziewczyny, wrzucę Wam parę zdjęć czy też krótkich filmików z tego spotkania. I powiem Wam, że szkoda mi jest podczas tego spotkania wyciągać telefon i nie wiadomo ile nagrywać i fotografować, bo ja chcę spędzić ten czas po prostu z dziewczynami, odpocząć też trochę od mediów, od telefonu, od komputera. I jeszcze na dodatek rolkę, jedyną rolkę jaką miałam z pierwszego spotkania usunęłam przez przypadek z Instagrama. Nie była ona zapisana, ale dzięki temu, że nagrałam parę ujęć i wrzuciłam tutaj na kanał, to mogłam zrobić print screen ekranu i wrzucić te właśnie screeny na naszą grupę, bo mamy grupę Świętokrzyskie Dziwiaki na Facebooku, więc jeżeli któraś z Was chce dołączyć, to zapraszam. Aczkolwiek kontaktujemy się przez WhatsAppa i też chcę założyć konto na Instagramie, ale tam mam jakąś weryfikację, nie wiem dlaczego i czekam na zaakceptowanie, więc tam również byłaby nasza grupa. Powiem Wam szczerze, że nie mam tyle czasu, żeby tę grupę, czy też ten profil na Instagramie nie wiadomo jak rozwijać, nie wiadomo jakimi informacjami, dlatego tam będą się pojawiały tylko takie relacje właśnie z naszych spotkań, bo po prostu na więcej nie mogę sobie pozwolić, mój czas na to mi nie pozwala, ale i tak cieszę się, że udało mi się po prostu rozpocząć te nasze spotkania i chciałabym, żebyście dziewczyny wiedziały, żebyście się też do tego poczuwały, że to my wszystkie jesteśmy współorganizatorkami tych naszych spotkań i wszystkie Wasze pomysły, Wasze sugestie i włączenie się do tej organizacji jest jak najbardziej mile widziane. Mi przede wszystkim chodziło o to, żeby to zacząć i udało się to, i myślę, że będzie to dalej kontynuowane. I jeśli chodzi o to, co mam na drutach, bo już wcześniej Wam pokazywałam przebitki, co miałam, a co się zmieniło, bo nagrywam po jakimś czasie, bo ten materiał to będzie zlepek oczywiście moich nagrań, dlatego że nie jestem w stanie zrobić tego jakby w jeden dzień, to niewiele się zmieniło. Działam dalej z moją bluzeczką Rick Morty, rękawki gotowe. Cały czas tutaj są i one są z tymi koniczynkami, natomiast
bluzeczka powolutku rośnie, ale naprawdę staram się, dziewczyny, żeby tu nie robić tych przerw i żeby to wszystko było ładnie przerobione i myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi. Zmieniłam troszeczkę swoją technikę przerabiania. Ja w ogóle tę bluzeczkę na pewno będę miała bardziej obcisłą niż dziewczyny. No i będzie tutaj gładka z przodu. Już sobie ją na żyłce przymierzałam, jeśli chodzi o dół i pasuje mi ta szerokość, więc jestem zadowolona, że wybrałam druty trójki. Przerabiam swoimi ulubionymi drutami metalowymi i myślę, że ja się chyba zupełnie przestawię na druty metalowe i tylko chyba zostanę przy jednych drutach bambusowych. Moje ulubione druty metalowe to są druty Chiagu. Nimi mi się najlepiej przerabia i bardzo odpowiada mi ich żyłka, którą Wam już kiedyś pokazywałam. Mam już tutaj takie pojedyncze Chiagu i ostatnio Dagna pokazywała tak piękne etui na druty z Muda, że bardzo mnie to zainteresowało. Takie etui mnie właśnie interesuje. I tak się cieszę, dziewczyny, że nie zdecydowałam się w ogóle na zestaw drutów, bo to by były w moim przypadku w ogóle stracone chyba pieniądze, dlatego że zaraz przejdę do tego, jakie sobie druty zamówiłam i złamałam. To są żyłki drutów Chiagu, takie twardsze, tu się nic nie zahacza, tu jest stal chirurgiczna. Jeszcze sobie wypróbuję te miedziane od Elizy i zobaczę jeszcze te miedziane. I te druty są dla mnie numer jeden. Tu mam takie bardziej wygięte, ale jeszcze mam takie bardzo króciutkie, którymi przerabiałam te rękawki. Mam jeszcze takie na dłuższej żyłce proste. I one są chyba, po prostu mają inne rozmiary. No i proszę, tutaj też rozmiary wypisane. Na pewno się to nie zetrze. 3,5 mm. 3,5 mm. Te są na pewno trójki i mam na pewno trójki małe. I ja, słuchajcie, idę, że tak powiem, w te druty, bo te druty mi się bardzo sprawdzają. Elizie się bardzo podobał ten kolor brzoskwiniowy. Ja nie wiem, teraz to do końca już nie jestem do niego przekonana, ale nie mam nic takiego w swojej szafie. Chciałabym tę bluzeczkę skończyć już w czerwcu, muszę, bo się kal kończy i będzie wszystko zablokowane u Magdy. Magda teraz też robi kal na top, który ma, nie powiem Wam jaka jest nazwa tego topu. Fajnie, że jest jedwabny, natomiast taki jest fason tego topu, że no niestety mi takie fasony nie pasują. Aczkolwiek wiem, że sporo tracę, bo ona tam na pewno będzie uczyła dużo fajnych rzeczy, więc jeżeli tylko chcecie sobie zrobić top i Wam pasuje fason, to koniecznie wskakujcie do Magdy. A ja teraz tą rigmorti się zajmuję. Troszeczkę sweterek Marysi też się przedłużył, ale niewiele. Ale chciałam Wam pokazać, że druty Sinit to są jedyne druty bambusowe, które się u mnie sprawdzają. Zaraz powiem, jakie połamałam. Tych nie udało mi się jeszcze złamać. Wiem, że Wy niektóre jesteście niezadowolone z tych drutów, bo mówicie, że Wam tutaj haczą robótkę. Ale ja mam, dziewczyny, te druty krótsze i jasne. One mają tam jakąś swoją nazwę. Nie będę w tej chwili tego sprawdzać. U mnie się nic nie haczy. Te żyłki i w ogóle wykończenie tych drutów... Przepraszam, już poprawiam. Dzisiaj same jakieś niedociągnięcia. Tak, że teraz powinno być dobrze, bo porządnie zablokowałam komórkę na tym moim stojaczku. Druty Sinit to są druty, które najbardziej odpowiadają mi, jeśli chodzi o druty bambusowe. I one mają bardzo eleganckie wykończenie, są obrotowe, tylko dziewczyny, ja mam te krótkie i jasne, bo Wy mówicie, że Wam haczą tutaj, że wełna Wam się zahacza, ale Wy macie inne chyba te końcówki w tych ciemniejszych drutach. Te się u mnie super sprawdzają, nie zdążyłam jeszcze złamać tych drutów i na razie póki są numer jeden, jeśli chodzi o druty bambusowe, ale zauważyłam w ogóle, że bawełna na pewno lepiej przerabia się metalowymi, ponieważ oczka są równiejsze. W ogóle wydaje mi się, że chyba w innych włóczkach też u mnie te druty metalowe się lepiej sprawdzają pod względem równości oczek. Na przykład tutaj mam próbkę z jedwabiu, zaraz do tej próbki wrócę.
Albo nie, może od razu o niej powiem, bo słuchajcie, robię próbkę z jedwabiu, który kupiłam sobie u Kasi z Ulala. 100% jedwab morwowy i jestem zachwycona tym jedwabiem. Ja nie miałam większej włóczki jeszcze. Robię na trójkach. To są druty Knit Pro, takie proste, zwyczajne, ale zobaczcie, jak to wygląda. Ja może zbliżę tą próbkę. Na razie jeszcze ta próbka jest niewyprana. Dosyć zbita. Jeszcze sobie wypróbuję troszeczkę większe druty, jak to będzie wyglądać i ja już mam pomysł na bluzeczkę, którą zrobię z tej włóczki jedwabnej. Chciałabym, żebym tę bluzeczkę maksymalnie wykorzystała i chciałabym, żeby ona była taka, słuchajcie, tutaj z rękawkami dotąd i bardzo prosta, bez dekoltu i myślę, że będę robiła tą bluzeczkę z Dagną, bo sobie tak przeliczałam tam włóczki z Dagną, z jej darmowego tutorialu na bluzeczkę Summer Tea. Ona ma tutaj gdzieś chyba rzędy skrócone i taką bluzeczkę sobie z tego jedwabiu zrobię. No jest po prostu, słuchajcie, niesamowity. Pewnie jeszcze jak się to wypierze, to będzie jeszcze to ładniejsze, a już efekt jest wow po prostu. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie tę próbkę z tego jedwabiu. Ja myślałam, że to będzie, słuchajcie, taka cieniutka dzianina, bardzo z połyskiem. Na miniaturce pokażę Wam moją sukienkę jedwabną i w ogóle będzie też w filmiku, do której wróciłam. W tamtym roku ją kupiłam i w zasadzie w niej nie chodziłam. Fakt faktem, że fason mi nie do końca odpowiada, bo moja koleżanka ma z tyłu zabudowane plecy, a ja mam jednak tylko ramionczka, ale dziewczyny, to jest tak wygodna sukienka i można ją wystylizować do eleganckich butów, ale też do sportowych butów, do stroju kąpielowego, po prostu rewelacja. I ja chyba z myślą właśnie o... O tej sukience może. Myślałam, że to będzie zupełnie inny efekt dzianiny. A ten jedwab, tutaj ta próbka, nie jest taka cieniutka. Ja bym nawet powiedziała, że takiej średniej grubości, ale to jest tak miłe w dotyku i tak pięknie wygląda. I jest taki delikatny, delikatny połysk. Także widzę tutaj bluzeczkę. Myślałam, że żeby na początku zrobić bardzo taki minimalistyczny top, może właśnie taki jak ten cekinowy, ale ten też byłby fajny, dlatego że mógłby być wykorzystany do marynarki na przykład jesienią czy zimą i byłby całoroczny. Ja bym właśnie chciała, żeby ta bluzeczka była taka całoroczna. Taki mam pomysł na ten jedwab, ale zobaczymy, co z tego będzie. Wyrzuciłam banderolkę, ale można sobie sprawdzić, dziewczyny, wszystkie parametry tej włóczki w sklepie między drutami. Ja mam, bo są chyba dwa rodzaje tych jedwabiów, ja mam 600 metrów. 600? Tak, 600, bo jeszcze dokupiłam do tego z Dajdajdan włóczkę, ale jak ją połączyłam z jedwabiem, nie podoba mi się ten efekt, dlatego włóczka Dajdajdan zostanie na coś innego wykorzystana, a tamta też jest świetna. I to jest włóczka Camellia, pięknie się nazywa Camellia. W ogóle mi się tam jeszcze, słuchajcie, inny kolor podobał i żałuję teraz, że nie wzięłam tego drugiego koloru zieleni w połączeniu z innymi kolorami, bo jak teraz już nie łączę z tym jedwabiem, a chciałam tak przybliżyć te kolory, to żałuję, że nie wzięłam tego drugiego koloru. Ja tutaj Wam w przebitkach pokażę, jak wygląda ten drugi kolor. I z Dajdajdan to tam jest połączenie Baby Camelu z jedwabiem również. Przecudowna też włóczka, tylko że tam mam w 100 gramach 400 metrów. Nawet potem tak myślałam sobie, że szkoda, że tu nie ma 800, bo to by się idealnie jakby tam zgrało, ale nie będę tej włóczki mieszała ze sobą. Miał być kapelusz. Kapelusz z muskat, robiony z dziećmi, ale już nie damy po prostu czasowo rady. Nie zdążę z tym projektem, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, może w przyszłym roku. Ja mam kapelusz zrobiony w tamtym roku. Pokażę Wam przy okazji, bo on tu sobie wisi.
kapelusz, który zrobiłam w tamtym roku z Handmade State of Mind. Myślę, że dobrze wymawiam stronę i w ogóle nazwę profilu Weroniki. Dziewczyny, rafia świetna. Ja tę rafię zamówiłam z Wool of the Gang. Chyba tak. Marzyłaby mi się torebka taka duża z tej rafii, ale Weronika coś szykuje, nie wiem jeszcze co. I polecam Wam ten projekt, bo jest, uważam, świetny. Ja prułam ten kapelusz chyba ze 3 razy, bo chciałam go zrobić idealnie i zrobiłam go idealnie i jestem bardzo z niego zadowolona. Fajnie, że on ma tutaj ten ażurek, bo jest przewiewny. Siostra mnie prosiła, żeby jej zrobić taki kapelusz. Nie ta siostra, której zrobiłam sweterek bliski, tylko druga siostra. Może mi się uda, jej to by pasował bardzo, wydaje mi się, taki czekoladowy, czekoladowa rafia, bo ona ma bardzo ciemne włosy, ma taką urodę właśnie, bym powiedziała, hiszpańską bardziej, więc widziałabym ją w takim brązie czekoladowym. No, ale zobaczę, czy uda mi się zrobić podczas mojego urlopu, bo ten czas niestety płynie nieubłaganie. Może mi się uda, może będę właśnie zamawiała rafię na torebkę taką dużą, to też zrobiłabym mojej siostrze Basi, bo mam siostrę i Monikę i Barbarę, mieszka na Śląsku, i zrobiłabym Basi taki właśnie kapelusz. No i przejdźmy teraz do tych złamanych drutów. No i ja nie wiem, czy ja mam taką siłę w rękach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo jeśli chodzi o te mniejsze druty, 3,5-3, zaraz Wam zresztą powiem, 4,5, nie, 4 i 3,5, to już mam złamane z tego zestawu. Natomiast zamówiłam sobie druty Lantern Moon pojedyncze. Byłam zachwycona ich wyglądem, bo są przepiękne, obrotowe. I stwierdziłam, wow, jaka żyłka. I naprawdę fajnie mi się nimi przerabiało. Aczkolwiek powiem Wam, że przerabiałam nimi początek tej próbki jedwabnej tutaj. A tutaj zwykłymi Knit Pro i widzę, że tymi zwykłymi Knit Pro wychodzą mi równiejsze oczka. I dziewczyny, ja przesuwałam oczka i złamałam drut. Zobaczcie, złamałam drut, przesuwając oczka. No i teraz tak sobie pomyślałam, że mam żyłkę. Dwie takie żyłki, bo one były w komplecie i ja odkręcę tę żyłkę i chyba wrzucę do tej paczuszki, gdzie zbieram rzeczy, których ja nie wykorzystuję, a komuś przekażę. Zastanawiam się w ogóle, czy podczas tego naszego spotkania dziewiarskiego też nie zrobić dziewczyny takiej akcji, żebyśmy przywiozły rzeczy, które są bardzo dobrej jakości, a które się u nas nie sprawdzają, a mogłyby się komuś innemu przydać i ktoś by mógł je sobie wziąć, wypróbować na tym spotkaniu dziewiarskim, świętokrzyskim. Dajcie znać proszę, czy to jest dobry pomysł, bo ja mam na przykład takie włóczki też, pojedyncze motki, a może któraś z Was chciałaby sobie zrobić próbkę i to są naprawdę bardzo dobrej jakości materiały, czy też druty, które mi się nie sprawdziły, na przykład Adi, Noel, a wiem, że niektóre z Was bardzo lubią te druty, więc myślę, że jakbyśmy sobie zrobiły takie paczuszki i taką wymianę, albo taki, słuchajcie, targ za jakąś symboliczną kwotę, to też by się to fajnie sprawdziło, bo szkoda, żeby te rzeczy leżały gdzieś tam u nas w szufladach, a ja też sama bardzo chętnie może bym sobie coś od kogoś wzięła, czego ja nie mam, a komuś to gdzieś tam zalega i się u kogoś nie sprawdziło. Dajcie mi proszę znać, czy to jest dobry pomysł. I teraz oglądam się i patrzę, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Wiem, co chciałam Wam powiedzieć i pokazać. Za chwilę pokażę Wam, jak wyglądają nasze bocianki, a powiem Wam, że tak urosły, to pokazuje, jak czas niesamowicie szybko umyka. No, są przepiękne, są 3, już zostają też same w gnieździe. Jeżeli teraz nie uda mi się sfilmować, to może później i pokażę Wam na zakończenie nasze 3 małe bocianki. To jest po prostu niesamowity widok.
A mój mąż w ogóle, słuchajcie, hoduje boczniaki. Hoduje boczniaki i właśnie wczoraj robiliśmy sobie takie a la kotleciki z boczniaków. Też fajnie to wygląda. Może Wam tutaj wrzucę fragment, ale chyba nagrywałam w pionie. Jeżeli w pionie, to nie, a jeżeli w poziomie, to wrzucę, żeby to dobrze wyglądało. I tak sobie pomyślałam też, dziewczyny, o tych takich moich jakichś tam polecajkach dla Was, bo mówicie mi, że kupiłyście sobie coś z mojego polecenia, cieszę się bardzo. To oczywiście nie jest reklamą, bo ja nic z tego nie mam, ale pokazywałam Wam na przykład moje buty z New Marsh i dziewczyna na spotkaniu mi podziękowała, że słuchaj, kupiłam sobie te buty i teraz chcę jeszcze drugą, kolejną parę, a ja na to odpowiadam, wiesz co, a ja zapomniałam powiedzieć, że to jest uzależniające właśnie ta strona i te buty. Także też co jakiś czas pewnie Wam pokażę, jak mi się coś sprawdzi, bo to też jest fajne podpatrywać coś u innych kobiet. Właśnie tak zauważyłam, że jak się spotykamy, to podpatrujemy, co tam mamy, jaką mamy biżuterię i to jest super sprawa wśród nas kobiet, bo możemy się wzajemnie inspirować, sobie coś polecać, rozmawiać, też się zwierzać z jakichś swoich trudniejszych sytuacji, a to też jest bardzo ważne i takie spotkania, słuchajcie, są też dla nas, dla naszej psychiki też bardzo dobre i ważne, bo jak się lubimy, to fajnie spędzamy ze sobą czas, wspieramy się i nawiązują się pewnie też przy tym super przyjaźnie, relacje, nasze takie fajne kobiece. I tak sobie myślę, że fajnie być jednak kobietą, tak? Mamy też takie sytuacje trudniejsze, oczywiście nie jest czasami łatwo, ale dużo też mamy takich swoich interesujących, ciekawych, fajnych spraw. Pora kończyć tego vloga. Dziękuję dziewczyny, że byłyście ze mną. Jeszcze się tutaj poprawiam, bo zaraz wychodzę do pracy. Jest czwartek i myślę, że jutro Wam wrzucę materiał. A ja dzisiaj wychodzę na kolejne spotkanie ze znajomymi. I tych spotkań w ostatnim miesiącu było bardzo dużo. Nie powiem, że to nie jest super sprawa, bo wiadomo, można fajnie spędzić czas ze znajomymi, ale troszeczkę już u mnie ostatnio tego za dużo. Natomiast szkoda nie iść, tak? Ja zawsze staram się na takich spotkaniach, jeżeli ktoś organizuje, być i cieszę się oczywiście, że dzisiaj też pewnie będzie to miło spędzony czas. A dodam jeszcze, że wrzuciłam Wam na początku filmiku nie bez przyczyny zdjęcia dwóch posiłków, dlatego że jeżeli jesteście z mojego rejonu, albo mieszkacie nieopodal Kielc czy w Kielcach, chciałam Wam polecić fantastyczne miejsce, gdzie można świetnie zjeść. Podlinkuję Wam na dole, jest to restauracja lokalna w Górnie. Ostatnio dziewczyna na spotkaniu też dziewiarskim była z Górna. Pozdrawiam Cię, Ulu, jeśli mnie oglądasz. Jedzenie fantastyczne. Zamówiłam sobie makaron z tofu. Mówiłam Wam już, dziewczyny 40+, że powinnyśmy jeść tofu, dlatego że jest to związane z naszą gospodarką hormonalną, tak powiem ogólnie. I deser. Ja nie przepadam za deserami, ale stwierdziłam, że muszę spróbować chałwy. I widziałyście, jak to w ogóle wygląda, a jak smakuje. No rewelacja. Także no, na pewno nie codziennie, ale warto się wybrać, jeśli macie jakąś specjalną okazję, czy zebrać męża na randkę, bo świetne, świetne miejsce, polecam. No i chyba to wszystko. Zbliżam się już do czasu, kiedy będę miała więcej możliwości dziergania, także mam nadzieję, że uda mi się tutaj więcej pokazywać Wam moich prac, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnio tego było niewiele, ale ja też podchodzę do mojego hobby tak, że robię po prostu to, na co mam czas. Oprócz dziewiarstwa zajmuję się też wieloma innymi sprawami, rzeczami. Sama wiecie, że pewnie macie wszystkie, macie mniej czasu niż byście chciały na Wasze hobby. No ale myślę, że właśnie zbliża się taki czas, kiedy będę miała
większe możliwości podziałać i czegoś się może nowego też nauczyć. Także mam nadzieję, widzimy się za tydzień. Chciałam Wam jeszcze sfilmować małe bocianki, ale dzisiaj jest brzydka pogoda, one się tam gdzieś pochowały, więc może następnym razem. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, no i trzymajcie się ciepło.